Państwo zobaczą, że nawet dzisiaj w radiu RDC, to jest dość dobre radio, w radiu dla Ciebie mówili o trójcach hinduskich, a przecież nie dalej jak wczoraj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina właśnie Hindusi mieli święto, Indie się reklamują. Także proszę Państwa, niepokalanej Matki Boskiej, tu cała Warszawa to jest za Matką Boską, bo to 95% katolików, kult kobiety, znaczy kult kobiety, to my to jako badacze Pisma Świętego możemy mówić, że to jest kult kobiety, że w 531 roku tytuł Theotokos się wziął. Skąd się ten tytuł wziął, proszę Państwa? Czyli niepokalana, po drugie, święto Wojska Polskiego, po trzecie, właśnie ci Hindusi z tymi trójcami. Nawet, proszę Państwa, w naszych opracowaniach, w książkach z Ameryki, no to wiadomo, że Świadkowie Jehowy się pojawili z Ameryki, ale to jest wolny kraj, wolna ziemia. Nawet dzisiaj o wolności dla kota modliła się doktor Sumińska, samego rana. Także wolność to jest wielki skarb. Tam w kraju wolnym odgrzebano w Piśmie Świętym, że wszystko to, co praktykowały kościoły katolickie, ten rzymski system autorytarny, mówią, że Neron to w ogóle zespołem Downa, że debil Neron, bo wiecie Państwo dlaczego, kazał podpalić Rzym i właśnie i chrześcijan obwinić o to, że to oni zrobili, że to oni podpalili. Także dzisiaj, proszę Państwa, gdy mamy już 16 sierpnia 2015 roku, ja dzisiaj tak jak na zwiady wyszłam z domu, to zauważyłam, że no, nie ma organizacji u moherów w Warszawie. W Parku Skaryszewskim jeszcze go baniaczka z wodą nie było, który tam stał, koczował. No wiecie Państwo, upał straszny, a w Parku Skaryszewskim jak ludzie tak przychodzili, to wielka przyjemność, no bo tam wody nie ma, kranu nie ma. To więc taka woda, świeża woda, zdrowia doda. Jedna babka nawet przy tym baniaczku to powiedziała. No tutaj naprawdę południe, Park Skaryszewski pomiędzy Polskim Wedlem a Saską Kępą, ale okazało się to nieprawdą, bo tego baniaczku dawno nie było. Ja się wściekłam, patrzę, tak się rozglądam, czy może gdzieś tutaj pod tym stadionem dziesięciolecia, gdzie ten wasz papież był, Stadion Narodowy. Proszę Państwa, nie było tej wody, gdzieś tam może z tyłu, to gdzie ja będę za szklanką wody latać dookoła stadionu, jest żar, upał, przecież trupem padnę. No, także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Żydowskie płaczki, katolickie, żydowskie, żydowsko-katolickie. I proszę Państwa, to RDC, takie fajne piosenki, przewoje puszcza niektóre. Ale tutaj Państwo zobaczą, nie wypał. I tak jest w tej Warszawie, że nie ma takiego radia, które miałoby swój styl. Tylko takie jakieś płaczki żydowskie, takie dziadostwo. Może wiecie Państwo, no Polska z dziadów nie wyjdzie. Bo tak, przede wszystkim Warszawa stoi przed tą Unią Europejską jako żebraczka. Pierwsza stoi przed tą Unią Europejską, żeby Warszawie dać Państwo. Zobacz, krakowskie przedmieście, wszystko odremontowane. Najwięcej Warszawa dotacji, pieniędzy dostała. Tutaj różne takie legendy na temat worków z pieniędzy, reklamówki, proszę Państwa. Że Kopacz, że Tusk, że mafie, a ludzie biedni muszą, proszę Państwa, płacić za mieszkanie tutaj nawet też.
i wchodzę do domu po tych wyprawach, bo Pałac Kultury Stalina i Lenina wielki nie wypał, bo tam od tyłu nie ma przejścia, ale to jutro może będzie, może to tylko dzisiaj. I tak ten tramwaj, i tak ten autobus w Warszawie co sekunda inaczej jeździ. Tędy wcale nie jeździ, nie o tej porze, zmieniony rozkład, codziennie coś innego. Także widzicie Państwo, żebym ja tak miała dookoła tego Stadionu Narodowego latać, jak tam 3 kilometry za jakąś wodą, a przecież mówią w radiu, co jest nielogiczne, że żeby ludzie starsi w ogóle nie wychodzili z domu, bo jest żar, jest upał i to Państwo zobaczą. Jaki wielki nieporządek, jaki bałagan, jaki wielki moheryzm, brak organizacji. U Świadków Jehowy to zawsze jest inaczej. Ludzie, którzy byli u Świadków Jehowy, którzy posmakowali organizacji Świadków Jehowy, no to stwierdzili, że jest to organizacja bardzo dobra, bardzo wspaniała. Że ludzie z oddaniem, szczerze, uczciwie wierzą w Pana Boga. A tutaj, proszę Państwa, rytm nadaje Pałac Kultury Stalina i Lenina, że no, większość już w nic nie wierzy, w żadnego Boga. Także no, jak człowiek może postępować uczciwie, sprawiedliwie, szczerze? No, względem czego? No, jeżeli on w nic nie wierzy i umrze jak świnia, jak ten baran. Także, proszę Państwa, jeżeli oni zabili Jezusa Chrystusa, a potem, bo to jeszcze jak Jezus był, żył, to syn Jehowy, zbawienie od Jahwe, to imię Boże Jahwe było w użyciu, potem już nie było w użyciu. I proszę Państwa, sami widzicie, że teraz to już imię Boże Jahwe na śmietniku, Biblia na śmietniku, a przecież nigdy Biblia nie cieszyła się poważaniem, bo ją palili na fosie, jak również tych palili, którzy ją czytali. Na Wałnicach. Także tu nie jest Kraków. Tu w Bratnicy. W Warszawie. Tu nie ma Kraków. Holenderski parlament poinformował, że trzecim pakietem pomocy dla Grecji zajmie się w tę środę. Tak samo jak minister Bundestag. W tym celu, tak samo jak tych z Berlina, parlamentarzystów holenderskich odwołano z lotnych wakacji. Turystyczny rekord w Karkonoszach. Na szlakach jest najwięcej gości w historii. Elektroniczny system codziennie odnotowuje ponad 20 tysięcy osób. Dominują Polacy, ale też wielu przybyszło w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Czech. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. W niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, Magdalena Piekarska, dzień dobry. Dzień dobry. Aleksandra Sosa. Dzień dobry. Michał Domski. Dzień dobry. Też masz takie życzenie, pogoda rozgrywa? Czyli to nie był oryginalnie jego pomysł? Nie myślał o tym, że 15-20 lat, żeby to zrobić. Nie, lepiej, żebym nie śpiewał, bo ja długo nie śpiewam, jak to będzie zakończone. Dla mnie to nie ciekawe, że w pewnym sensie tym samym Iwan tam troszkę sprzeniewierzył się tym zasadom, które sam nie znaje. Nie, to się nie nadaje. Mocno krytykował pomysł filmowania książek, główna jakość zawierała się, że no, wiecie, sobie pamiętam, że bardzo taki krytyczny sposób to mówił, że pan Tadeusz, taki mówił na przykład, no dobrze, mamy to grzybobranie, tak, ale jak to się ma właściwie do tego opisu Mieszkańczowskiego, tak? To będą tylko po prostu jakieś postaci śmiejące się, bóle się tak, to nic nie ma w sobie, tylko kardynał, tylko arcydzieła. I teraz to jest właśnie jednak podjęcie organizacji Gombrowicza, co wydaje się być głównie trudny zadanie, też przez to, że Gombrowicz jest autorem. No jak wiadomo, jest autorem, który bardzo dużo
A mamy 2000... W takiej pracy nad formą językową, tak? To jest przekaz właśnie za pomocą formy językowej. Te pomysły Gombrowicza z kosmosu wydają mi się niesłychanie trudne do zrozumienia. Chociaż zarazem bardzo atrakcyjne, że ten klimat tego pożaru metafizycznego, że w powiecie zapewniono, ten klimat jest niesłychanie atrakcyjny dla filmu. To znaczy, tam można bardzo ciekawe rzeczy z tego wyciągnąć, ciekawe rzeczy można z tego zrobić. Chociaż historia tych czasowych organizacji, na przykład tego, co Jerzy Skolimowski próbował stworzyć dłużkę, no nie jest zbytnio, tak to by nie były Cała Warszawa to tak chciwa jest i pazerna na to wszystko, że nawet jakbyśmy jeszcze kiedyś głosiły Ewangelię, tak mówiono u świadków Jehowy, jak ktoś przystępował do chrztu, zostawał świadkiem Jehowy, z nazwy i z postępowania, to zawsze mówili tak, że jak u katolików umiera jakaś taka moherowa, dobra parafianka, to wszystkie zakonnice już biegną po majątek, po mieszkanie. Tak samo i tutaj, jak Janek Witek umarł, to już myślała spółdzielnia Sław, że już mieszkanie przejmie. Także wiecie Państwo, i ci, i ze religijnego punktu widzenia, i ze świeckiego punktu widzenia już lecą, już pierwsi. No, byle pretekst, bo to wiecie Państwo, żeby Jezusa zabić, ukrzyżować, powiedzmy to po katolicku, prawda, ukrzyżować, to trzeba było znaleźć byle co, byle pretekst. Państwo, że już Pana Boga złapali za nogi, diabła za ogon. Także mówimy dzisiaj przy 16 sierpnia 2015 o tej złej takiej organizacji, że no nie umieją jakoś tak się zorganizować. Dlaczego? No Biblia wyraźnie mówi, że dom, który nie jest na właściwym fundamencie zbudowany, to się, jeżeli jest na piasku, to się rozpada.
rozwali. No i tak to widać. Dużo osób zauważyło, że u Świadków Jehowy ta organizacja funkcjonuje z dobrej, nieprzymuszonej woli. Ludzie jadą jako pionier, pionierka głosić, misjonarz, misjonarka, zdają pieniądze, proszę Państwa, na ciuchy, ile tutaj ciuchów z Ameryki przyjechało do Warszawy, do Polski. Przecież dla pionierów, żeby mogli się ubrać. No to przecież nikt na te ciuchy nie liczył, ale to był dobry dar ludzi szczodrych. No, potem już te kościoły zaczęły małpować po Świadkach Jehowy i tak samo jak Świadkowie Jehowy mieli kongres na stadionie dziesięciolecia, teraz narodowy, kongresy, to oni też zaczęli się gromadzić, bo mówią, o, gdzie wasz kościół, gdzie wasz kościół? To przecież Bóg w kościołach ręką uczynionych nie mieszka, mówi Pismo Święte, to wy czemu nie czytaliście tego w Piśmie Świętym? Jest jak W napisane, ale Moherowi nie czytali Pisma Świętego, nigdy w ręku nie mieli, nic nie wiedzą, także parodia, pomimo, że ksiądz mówi o to słowo Boże. Także widzicie Państwo, tutaj w Warszawie oni w tej żebracznicy jak do stołu dobierają się, dochodzą, to samych siebie nienawidzą. Na przykład ta Lila Bielińska, która mieszkała na Chmielnej tutaj, znana ulica warszawska. Chmielna 6, mieszkania 19. To tam przecież chodziły robaki po tych kwiatach u niej, bo proszę Państwa, ona była niedokładna, a poza tym miała już też psychikę, coś nie tak, Lila Bilińska. I po prostu jej tam mieszkanie zabrali. No, ale widzicie Państwo, czy komornicy, czy co? Janek Witek też narzekał strasznie, komornicy, czy co? Strasznie. No, że ci sąsiedzi tutaj szaleją, burdel śmierdzi winem na schodach, na klatce, śmierdzi. Także co? Meliny, pijaki. Także mohery takie są, no to ja na to nic nie powiem. Nie,
Janek Witek, proszę Państwa, potem był taki wyobcowany, bo on nienawidził tego papieża kościoła katolickiego, że przez ten kościół to i wszedł kapitalizm, ludzie potracili mieszkania, potracili majątki. No a inna sprawa, że wiecie Państwo, za tym majątkiem, za pieniędzmi, za złotem, za srebrem, to moherowi lecą. Tu nie ma tak, że moherowi się poświęcają Panu Bogu. Myślałby kto, że na mszę chodzi i cały dobytek na kościół oddaje. Myślałby kto, nie ma. To tylko coś takiego jest u świadków Jehowy, że mogą cały swój majątek oddać na salę królestwa, na Betel, na działalność, na strażnicę, na produkcję. Przebudźcie się książek, publikacji, traktatów. Tak jak ten Russell. No teraz to na przykład te moherowe katoliczki śmieją się z Russella, że jakiś biznesmen, że jakiś wariat, a on wszystkie swoje pieniążki, bo był bardzo bogaty, przeznaczył na traktaty. No i dzięki temu głosił. No, słowo pisane, skuteczne. No, teraz się dziwią tu w Warszawie. Oczywiście to nie rozwiązało troszeczkę już pasował pod Mormonów, ale żeby zaczął czytać Księgę Mormona, żeby przyjął chrzest, żeby się zgadzał z Panem Bogiem, to już jakiś postęp by zrobił. No bo wiecie Państwo, ci katolicy, to właściwie to oni są najniżej w całej tej sferze wiary, postępowania, uczciwości i tak dalej. Bo Państwo zobaczą, no Święta Wojska Polskiego, pięknie to brzmi i bardzo ładnie, ale Świadkowie Jehowy nie idą do wojska i jest w Księdze Izajasza napisane nawet na forum ONZ, na głównym frontonie ONZ napisane wersety z Księgi Izajasza. Wszekują miecze na lemiesze. Na lemiesze. A lemiesz, tak? Lemiesze. Bo nawet ja nie jestem ze wsi, to już teraz. Także wiecie Państwo, to wszystko jest na ścianie napisane. Świadkowie Jehowy o tym wiedzą i się nie ćwiczą. Żaden naród nie będzie się uczył sztuki wojennej. Tak jest napisane w Biblii. Ale póki co, zanim to do tego dojdzie, to widzicie Państwo. Niestety, moher i kopnie, moher odda po twarzy, biją się, długo się, napadają się. Także wiecie Państwo, tu modli się pod figurą, a tu diabła mają za skórą, także to są wrogie typy, moher. Genialny film właśnie amerykański, który uważam, że jeden z najlepszych filmów festiwalu że katolicy na równi są z Rumunami, bo wczoraj przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina święto było Hindusów. No tam u nich to połowa prawie to normalnie żebracy są u tych Hindusów. Także wiecie Państwo, teraz, że nie chcą przyjmować tych obcokrajowców, no to i dobrze, i źle, no Państwo, dobrze, bo więcej dla tych żebraków, ale miejscowych. Ale wiecie Państwo, jeżeli oni wierzą w Jezusa Chrystusa, no to wyrzucają prawa, przykazania Boże, a swoje ustanawiają i te swoje, te ludzkie są ważniejsze od tych Bożych, że to imię Boże z Pisma Świętego zostało wyrzucone. I Jahwe, tetragram, J-H-W-H, co przecież wszędzie było na niemieckich monetach, w kościele, nad ołtarzem, w Lidzbarku Warmińskim, nawet jest święty tetragram złotymi literami, czerwonymi pisano, dużymi literami odróżniającymi się, żeby ludzie pamiętali. A potem co zrobili? Wyrzucili to z Pisma Świętego. To swoje imieniny dziaduba obchodzi, a Boga pozbawiła imienia Bożego,
swoje imieniny dziaduwa obchodzi i urodziny jeszcze i jeszcze i inne. A Boże nie? Aha, to ksiądz Ryzyk mówi, nie zostawiajcie Jezusa za drzwiami, nie zostawiajcie Pana Boga za drzwiami. Kłócicie się z powodu igły, robicie widły, przesadzają komara, a wielbłąda połykają. Także ten boheryzm w dalszym ciągu jest, w dalszym ciągu jest. Ja właśnie mówię, że jaka jest etymologia słowa boheryzm. Właśnie, skąd się to wzięło? Wtedy, kiedy Jezus pierwszy raz zaczął czytać publicznie Księgę Izajasza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił więźniom wolność, ślepym przejrzenie, głuchym usłyszenie. Proszę Państwa, jak się oni wściekli? Co? Taki prostak, który się nie uczył, który nie ma tytułów, tak jak ci faryzeusze, tak jak ci saduceusze, który nie ma tytułów, co? Taki prostak? Zapraszam, Cezary Łasiczka. Także widzicie Państwo, jak to się w ogóle stało, że te świeckie systemy pozwoliły na to, żeby oni doprowadzili Jezusa Chrystusa do śmierci. Biblia mówi, dlatego nie idź za tłumem w złym celu, a to trzeba było ślepym nie być, prawda? A niestety, Piotr się nawet zaparł, Jezus, a czy ty byłeś z nimi, czy ty byłeś? Jak się on wystraszył, że na wszystkich to aresztują są. Zabić, zabić, no też na tym. A że nie, nie znam tego człowieka. Także moherowi się nienawidzą, proszę Państwa, i Jezus powiedział, że po owocach ich poznacie, że dobre drzewo, dobre owoce rodzi, a złe drzewo, złe owoce. Tak więc po owocach poznacie. Także widzicie Państwo, są złe owoce, złe. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niedziela 16 sierpnia, jest 18. Informacje Tok FM. Sergiusz Kieczkowski. Przetaczająca się przez Małopolskę burza po południu sparaliżowała Kraków. Holenderscy parlamentarzyści muszą przerwać urlopy. W środę mają zatwierdzić przyznanie finansowej pomocy Grecji. Rekord w Karkonoszach. Nigdy jeszcze na szlakach od Szerenicy do Śnieżki nie było tak wielu turystów. Kraków znalazł się pod wodą. To skutek nawałnicy, która przechodzi przez Małopolskę. W samym województwie strażacy mieli ponad 350 zgłoszeń. Na początku najwięcej zgłoszeń było z Chrzanowa. Zalanych tam zostało kilkadziesiąt piwnic, były też połamane drzewa. Potem jednak żywioł uderzył w Kraków. Zalany został tunel pod Rądem Grunwaldzkim. Na zalanych jezdniach stworzyły się olbrzymie korki. Przy rynku głównym zalanych zostało wiele piwnic, restauracji, kawiarni i pubów. Wodę trzeba było wypompowywać także w podziemi kliniki hematologii Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala Świętego Rafała i Szpitala Świętego Łukasza. Widzicie Państwo, ta moherowość wynika z biedy tu w Polsce, ale wiecie Państwo, to jest taka bieda chciwej pluskwy, bieda taka niesmaczna, paskudna, jak to powiedziała dzisiaj Suwińska. Gromadzą do kufereczków, do ziemi pieniądze, żeby rosły porządki. Zapuszczały, że coś okropnego. Dlaczego ten naród jest taki chciwy i chce mieć pieniądze, których nie korzysta? Jak to się mówi, że dziad to sam nie skorzysta i komuś nie udostępni, czyli że sam nie skorzysta i komuś nie da. No różnie to jest. W różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. No. Pozwoli to na wypłatę pierwszej części pomocy dla Aten z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Wyniesie ona do 26 miliardów euro, z czego 13 Grecja otrzyma już 20 sierpnia. Kolejne statki z ponad 400 imigrantami
dopłynęły do wybrzeży Cytynii. Osoby, które rozmawiały z włoską służbą przybrzeżną, mówiły, że za podróż zapłaciły przemytnikom nawet $1800 za miejsce. Byli zmęczeni, głodni, ale przede wszystkim szczęśliwi, że bezpiecznie dotarli na ląd, mówił Marco Bertoni z włoskiej Straży Przybrzeżnej. Wyjechali z Aleksandrii w Egipcie 10 dni temu. Przybyli tutaj na dwóch różnych statkach. Wśród nich jest wiele rodzin z dziećmi, głównie z Iraku i Libii. W tym roku do Europy przypłynęło już przez Morze Śródziemne prawie ćwierć miliona. Także mówicie Państwo, że to trudne jest do wyobrażenia, że tutaj najwięcej się żebrze w Warszawie. No niestety Warszawa jest żebracznicą wielką. Ile to tego? 2,5 miliona i 3 czwarte. Aż 2,5 miliona i 3 czwarte. I tak jak dzisiaj mówili w radiu RDC, że ze skrajności spadają w skrajność, czyli że są za bardzo sympatyczni, aż na wylewnie mili albo wściekli. No to wtedy, kiedy są wylewnie mili, sympatyczni, uśmiechnięci, kiedy idzie zakonnica z tacą, uśmiecha się dziecko po główce, po głaszcze, tu się rozejść, dyplomatycznie, sympatycznie, taca gra. A potem jak jest 22, to dzisiaj jest, pójdźcie, zobaczycie, 21 msza zaczyna się, a 22 kończy się. No tu w Warszawie na Mazowszu nad Wisłą pod kolumną Zygmunta, a nad trasą WZ gdzie? Staruszka. Także jak to źle wygląda, to jest obrzydliwe, pazerność, chciwość. Dlatego też Mikołaj Rej napisał wprost, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. I to się nic nie zmieniło. Tak jak było w XX wieku, tak teraz jest i proszę Państwa, w XIX wieku, XX wieku, XXI. Że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy, kiedy chodzą snopki, przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz uczeń, to długo to się ciągnie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. To jest druga godzina naszej audycji przy niedzieli o sporcie. Chciałbym przywitać moich kolejnych gości, Pani Agnieszka Miśkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Pan Jan Sikorski. Dzień dobry. Oraz Pan Leszek Rąpała. Dzień dobry. Ja za chwilkę powiem, czym się Państwo zajmują, jaką funkcję sprawujecie, ale teraz już powiem w związku z jakim wydarzeniem. Mistrzostwa Polski w pływaniu na otwartych wodach. Czyli o tym pierwszy raz usłyszałem. A gdybyście Państwo pojechali do Anglo-Ameryki, Białystok, to tam jest pływanie na byle czym. A tutaj fajnie cię będzie. Eucharystia nie jest prywatną modlitwą ani pięknym doświadczeniem duchowym. Nie jest też zwyczajnym wspomnieniem tego, czego Jezus dokonał podczas ustawienia i tego, co wskazywał Ojciec Święty. Eucharystia jest upamiętnieniem, a więc gestem, który aktualizuje i uobecnia wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Chleb jest naprawdę Jego ciałem ofiarowanym za nas, wino jest naprawdę Jego krwią przelaną za nas. Eucharystia to sam Pan Jezus, który daje się nam całkowicie. Jeśli przyjmujemy Go z wiarą, to nasze życie przemienia się w dar dla Boga i dla braci, wskazał Ojciec Święty. Spożywając Pana Jezusa, stajemy się tacy jak On. Wymaga to jednak naszego tak i przygnięcia w wierze. Karmienie się tym chlebem życia oznacza wejście w jedność z sercem Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli, Jego postaw. Oznacza wejście w dynamikę miłości i stawanie się ludźmi pokoju, przebaczenia, pojednania, solidarnego dzielenia się. Są to te same rzeczy, które czynił Jezus. Papież Franciszek podkreślił, że życie rzeczywistej komunii z Panem Jezusem na tej ziemi prowadzi do przejścia ze śmierci do życia. Niebo zaczyna się właśnie od tej komunii z Bogiem. Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek pozdrowił pielgrzymów, którzy przybyli na plac Świętego Piotra. Chorzy na cukrzycę mają coraz większy problem z dostępem do insuliny. Największe niedobory są na Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Chorzy są zmuszeni do szukania insuliny w wielu aptekach, jednocześnie gdyż często słyszą, że nie ma jej w hurtowniach. Janusz
Tomasz Andrzejczak choruje na cukrzycę od 20 lat. Insulinę przyjmuje dwa razy dziennie. Po wielu latach nauczył się żyć z cukrzycą, ale jak wspomina, początki nie były. Ale jak mawery sobie nie pomagają, wzajemnie tam szybko. Przede wszystkim odstawić żywność wysoką wąglowodaną, czyli cukry proste. Musiałem odmówić sobie schłodzenia herbaty. Ostatnie doniesienia o braku insuliny Janusz przyjął spokojnie. Ta insulina, którą bierze, na co dzień akurat jest. Jednak na wszelki wypadek robi większe zapasy. Zawsze dokonuję zakupu, zaopatruję się z jakimś tam wyprzedzeniem, żeby mieć rezerwę po prostu w domu. Pod warunkiem, że lek jest w aptece. Coraz większa grupa chorych zmuszona jest do nerwowego poszukiwania insuliny. Jej brak to dla nich zagrożenie życia. Jest to dla nich stan bezpośredniego zagrożenia życia i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pacjenci trafiają wtedy, mogą trafić do szpitala tak zwanej kwasicy ketonowej, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Brak określonego medykamentu wymusza jego zmianę. A to nie takie proste, bo choć na rynku rodzajów insuliny jest sporo, to znalezienie odpowiednika jest trudne z racji pustych aptecznych półek. Pacjenci mają ściśle określony schemat leczenia z użyciem pewnych określonych insulin. I teraz trzeba to wszystko zmienić, a nie wiadomo, jaki będzie sukces, jakie będzie powodzenie. Co więcej, pacjent musi ponownie trafić do lekarza diabetologa, a wiadomo, terminy oczekiwania w poradniach są dość długie. Sprawdziliśmy w kilku aptekach, faktycznie insulin brakuje. Wszędzie słyszeliśmy to samo. W hurtowniach nie ma. Otrzymujemy odmowy sprzedaży tejże insuliny. Odmowa jest pojęciem ustawy. Skoro nie dostajemy my, to tym razem gdzie jest ta insulina? Farmaceuci rozkładają ręce. Przyznają, że insulina to jeden z wielu ważnych leków, których nie można dostać w hurtowniach. Producenci i hurtownie wolą sprzedawać medykamenty za granicę. W ten sposób zarabiają więcej. Dla hurtownika najważniejszy jest klient. A więc jeżeli on zamiast zarobić 5 zł na opakowaniu, Kościół katolicki nisko stał, bo 500 zł na opakowaniu. Nawet drwiał z tego księdza Rydzyka, proszę Państwa, że... Ale tłumaczą, mówią, że to niemodne. To niemodne takie powtarzanie w kółko, ale nie dlatego, że to ładnie jest, ładnie brzmi, wygląda czy nie, tylko to jest nielogiczne tak trzepać te różańce. To co, to ten Bóg słucha tego, że im więcej, tym lepiej, że to policzone, że no tak jak u Żydków, także ten system żydowsko-katolicki, katolicko-żydowski. Boga się nie obliczy, nie naliczy się tu, nie. Choćbyście pomnożyli, Biblia mówi, sama Biblia mówi, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się. Zawodnicy z Polski i ze świata, by pochwalić się swoimi umiejętnościami jedzieckimi i zręcznościowymi, ale także, by przybliżyć widzom ducha historii. Wymyśliliśmy to 16 lat temu, żeby tak jakby przybliżyć społeczeństwu znaczenie osoba. To właśnie tutaj, 95 lat temu, zatrzymaliśmy Nawałę Bolszewicką. To właśnie tutaj pole ksiądz Ignacy Skorupka, symbol Bitwy Warszawskiej. No i przypominamy to, muszę powiedzieć, że przez te 15 lat udało się wypromować... Poza tym ta chciwość tych moherów na pieniądze, na to, żeby mieć i być, no, mieć mieszkanie, mieć tytuły, jest tak silna, że to bardzo ich odróżnia od sług Jehowy, od świadków świętych, prawosławnych w dniach ostatnich, którzy oddają nawet swoje mieszkania, jadą na misję, tak jak ten Russell, co podałam przykład, że wszystkie pieniądze na traktaty, na straż co potem przecież w 1879 roku pierwsza strażnica się ukazała. Także wszystkie pieniądze na to, żeby słowo pisane, Biblia też na trzech źródłach, welin, skóra, prawda, i na tabliczkach glinianych, że to było nie w postaci książki jeszcze, tak jak dzisiaj, że bardzo łatwo, szybko można dotrzeć, no ale przecież moherowie się nie będą interesowały Pismem Świętym. Co z tego, że można szybko dotrzeć, jak oni śmieją się, drwią ze Świadków Jehowy, bo mają Pismo Święte w ręku, bo mormoni mają Księgę Mormona w ręku, moherowie się śmieją. Polskie lochy są strasznie prymitywne, no bo
Im więcej będą czytać, tym prędzej zgłupieją. Czytaniu ksiąg nie ma końca. Pismo Święte mówi, że trochę wiedzy. Proszę, to nawet takie jest. Kiedyś w Kościele Świętego Krzyża kupiłam takie sentencje uczonych pisarzy, badaczy, że czytałyśmy. Trochę wiedzy odgania od Boga, a dużo wiedzy z powrotem przywodzi do Niego. Takie wypowiedzi i Sokratesów, i innych pisarzy, poetów, filozofów. Takie były sentencje. Kiedyś mnie to interesowało. Że trochę wiedzy, czyli że ta głupota, no to wydaje ci się, że Boga nie ma na przykład. Jak to psalm mówi, że głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Czyli że może głupi tak powiedzieć, może głupi tak pomyśleć, że Boga nie ma. No to więc ten pałac kultury Stalina i Lenina, który dominuje, no to on to narzuca, że tego Boga nie ma, albo jak jest, to że on nie widzi, że Bóg jest ślepy. I już kombinują tymi czarnymi okularami, po oczach się drapią, albo tylko siedzą, albo tylko stoją, albo latają się, kręcą na wrotkach żebracy, zasuwają. Strasznie dziki naród. Niech sobie zjedzą tego dzika, opieką go po celu. Około 21-22 stopni Celsjusza. Jutro na południu i zachodzie możemy spodziewać się opadów na ziemi lubuskiej i burz. Na pozostałym obszarze nadal dużo słońca, a na termometrach od 24 stopni na wybrzeżu do 33 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany ze wschodu. Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Także ci oszuści z tej czerwki już tak o wpływaniu, takie w Białymstoku mówili, wpływaniu na byle czym i oni szli pod wpływaniu. Takie podobne, wiesz. Odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O 17.30 rozpoczęcie transmisji Radio Maryja i Telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Mam szczerą wolę służyć w wykonaniu harcerzy chówca podhalańskiego ZHP pod kierownictwem kapelana naczelnego ZHP księdza harcmistrza Wojciecha Jurkowskiego Pallotyna. O 18.00 modlitwa Anioł Pański, o 18.20 msza święta, której przewodniczył będzie i komilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz biskup Damian Muskus, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. O 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone, których tematem będzie Maryjo, odnów znaki. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie i na następne. 24 sierpnia do Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy. 31 sierpnia do Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. 7 września do parafii Świętego Mikołaja w Grudziądzu. 14 września do parafii katedralnej w Tarnowie. I 21 września do parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kończycach w diecezji siedleckiej. Ciemnota. Trójca Święta, widzisz? Ale sobie wydumali po Arystotelesie oczywiście. Bo to trzeba było te Boże mądrości won, a ludzkie wywindykować kłamstw. W radia koncit. No dobrze, i było jakieś przypadki, kiedy trzeba było użyć tej pomocy pani rąk właśnie, do ratowania kogoś? Pani rąkowie nie byli też potrzebni, natomiast zdarzało się, że zawodnicy nie ukończyli na pewno pochodzą trochę pomarszczeniem, natomiast smarują się, więc może nie być to aż tak widoczne. Zawodnicy nie kończyli wyścigu między innymi przez to, że wody były tylko są zimnymi wodami. Nie wszyscy z nich są przyzwyczajeni do startowania w zimnych wodach. Nie używa się pianek. Pianki są dozwolone wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 16 stopni. I pływacy płyną tak. Także wszystko mi działa, bo już myślałam, proszę Państwa, przez te działania tych moherów tej żebracznicy wielkiej, że mi się zepsuł telefon i szukałam jeszcze go rachunku, znowu chyba gdzieś tam albo mamu Mareczka, albo gdzieś wyrzuciłam na taki telefon 50 zł.
No ale gdzieś tam mam chyba rachunek już tym razem, ale patrzę, że baterię wyjęłam, włożyłam, że działa. To dobrze, to dobrze. Zmiana w Polsce, o której ja mówiłem, ta naprawa Rzeczpospolitej jest potrzebna we wszystkich właściwie dziedzinach życia. Radio Tok FM, Euro Concita Extra. Także widzicie Państwo ten weekend, Wochenende. No to właściwie jest, upłynął na tych złych wibracjach. Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, przecież były takie plakaty, ogromne plakaty tutaj w Warszawie, hinduska twarz, taka pyzaczek, też czarnowłosy, proszę Państwa, z czerwoną kropką na głowie, dlatego tam z Biblioteki Narodowej tylko jedną babeczkę taką czarnowłosą bronię. Pyzaczek. A tam to dziady takie robić nic nie chcą, a jak to zrobią, to potem będą się chwalić, jak ci bułkę dadzą, czy coś. Wiecie Państwo, jak to jest. To się zachowują, wiecie Państwo, zamiast dzielić się, zamiast puszczaj chleb po wodzie, to też może dotyczyć Pisma Świętego, dotyczyć Słowa Bożego, prawdy, przecież Świadkowie Jehowy, jak i dowiadą, no to pieniądze na bilety wydają, samochodem wiozą 4-5 osób na wioskę, na głoszenie, benzyna ze swojej kieszeni, poświęcają się. Nikt na nic nie czeka, nie liczy na jakieś tam zwroty. A tutaj wszędzie, wiecie Państwo, przez tę chciwość, przez tę pazerność chcą jeszcze zyskać na czymś, jako wysysacze. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że nawet nie jeden pracownik straży pożarnej sam zapalał lasy, żeby mieli co robić, żeby mieli pieniądze. Także Państwo zobaczą, ile jest diabelstwa i oni jako słudzy diabła, jak to, że nie są typami drugiej klasy, drugiej kategorii? Są, skoro służą diabłu. Jezus wyraźnie powiedział do tych faryzeuszy, przecież ja cytuję z pamięci, waszym ojcem jest diabeł i wy sami chcecie też postępować według jego pożądliwości. On wprawdzie nie wytrwał, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Także tak jest, także widzicie Państwo, tutaj w Europie rzeczy straszne działy się. No, najbliżej nas tutaj Jezus był zabity, zamordowany, także już drugi raz by się tu Jezus chyba nie ukazał, skoro go zabili. Jezus drugi raz to by się może mógł ukazać gdzieś w Ameryce, Angloameryce Białystok, ale nigdy nie tutaj. Boherowi, tej żebracznicy wielkiej, kłótliwy naród, powtarzam jeszcze raz, z igły wilkły, a z komara wielbłąda mają, gdy przecedzają. 18.20, Sergiusz Pierzkowski. Kraków pod wodą. To skutek nawałnicy, która przeszła przez stolicę Małopolski. W mieście zalało ulicę. Tworzyły się tam olbrzymie korki. Wodę trzeba było wypompowywać także z pomieszczeń Opery Krakowskiej. Zalało też podziemia kliniki hematologii Szpitala Uniwersyteckiego. Jeszcze na Szpitala Świętego. Także ten Wochenende, proszę Państwa, przebiega na takim, na podobieństwach Polski do Indii, do Rzymu, system rzymski, takiego zwierzaka, bestii, jak to księga Daniela mówi, że taką bestię widziałem, która miała żelazne zęby i pożerała dużo mięsa, czyli chodziło o te ziemię, o terytoria. Był to Rzym starożytny. No i tamten Rzym, proszę Państwa, no, się wybielił. Te swoje zęby metalowe wybielił, proszę Państwa. W 325 roku religia już to nie była wąska droga, ta niby prawdziwa, ale szeroka droga, która wiedzie na zatracenie, bo to była większość, prawda? A widzisz, to trzeba było się tu zastanowić, no ale jak Biblia poszła won i nie wolno było czytać, no to dlatego robili źle. Także taka jest to manipulacja szatańska. Ksiądz Rydzyk mówi, że oni manipulują. A wy to nie manipulujecie? Przecież powinna się Pawłowicz zastanowić nad tą trójcą, bo mówimy
o trójcach hinduskich. Tam jest miliardy trójc. U nas w literaturze było powiedziane, że są tam były miliardy trójc. No, i Zyda, Horus, i Set, i to. A no właśnie, a gdzie Jezus pojechał, jak miał, ukończył 12 lat? Na trakcie go malowali. Nie na trakcie, tylko na Rydwanie Słonecznym. A to poleciał, a bo tam nie było rzeki. Nie. Do papieża. Dzisiaj jest msza właśnie do Warszawy. O 21 do 22. Ale ja bym chciała wrócić do czegoś, co jednak znalazłam w wywiadzie, który był robiony na okoliczność urodzin. Takie credo, które mam nadzieję, że cały czas panu przyświeca, czyli należy żyć dla muzyki, a nie z muzyki. Ale to udaje się jedno i drugie pogodzić, bo podobno ten kalendarz, grafik, terminarz koncertowy jest cały czas wypełniony po brzegi. Podliczono, że chyba 27 koncertów w jednym miesiącu? No to tak bywało, ale to nie jest aż tak istotne. Najważniejsze jest to, że to wystarcza. Poza tym no, ja już nie jestem młodym człowiekiem. Nawet gdyby się zdarzyły takie prawdy, zdarzają się kiedyś takie występy, że ja muszę zagrać w 4 dni 8 swoich godzinę 15 minut trwają w stali, ale generalnie rzecz biorąc, za tym nie zdaję, bo już robię na tym latarnicę. Ale wystarczy do tej pory tego wszystkiego. Natomiast ten cytat, który padł, że rzecz należy do muzyki, a nie do muzyki, to były słowa nieżyjącego niestety Marka Stolarskiego, człowieka, który założył grupę Vox i który nas tak naprawdę wychowywał, bo my byliśmy taką czwórką zupełnie przypadkowych ludzi, którzy wychodzili z ruchu czysto amatorskiego. Myśmy się tego zawodu dopiero mieli nauczyć. Marek wiele wskazówek, oprócz prowadzenia nas swoją linką, wiele wskazówek nam przekazywał. I to była właśnie jedna z tych mądrości, którą bardzo mocno zapamiętałem, bo rzeczywiście, jeżeli się żyje dla muzyki, to nawet niepowodzenia, chwilowe niepowodzenia nie boli. W momencie, kiedy się żyje z muzyki głównie, wówczas to jest bardzo krótkie życie. To jest bardzo krótkie życie, bo życie obliczone na szybki zysk, to jest takie życie na krótką, szybką sławę. To się czasami u nas zdarza teraz ostatnio. A jak przychodzą młodzi ludzie, to im czasami przychodzą, pytają o radę, pytają o coś takiego na... O to, żeby nauczyć zawodu. Właśnie, jak żyć, żeby zrobić taką fajną karierę, taką fajną, pozytywną karierę. Panie Ryszardzie, jak żyć. Tak, panie Ryszardzie, jak żyć. Właśnie to mnie czasami martwi, że przychodzą ludzie i ja bym chciał być, albo ja bym chciała być tak jak pan. Chciałabym śpiewać, być znana, nagrywać. To trzeba mieć słuch, no co chciałabym. No, idź! To trzeba. Po nogi sprawy nie przypada, jest zimna, okazuje się zawsze, że jest dopuszczalna. Rozstawienie na wierciku i mówię do syna, żony, córki, teraz ja płynę. Odpływam swoje, no i wtedy jestem do dyspozycji. No tak, ale oni się niepokoją. To znaczy, że po tylu latach się nie zmieniło. Ostatnio zresztą od 2 lat pływam z Bojką Przynotą. Teraz wchodzi Unia Europejska. Proszę Państwa, mohery spadają na samodno, bo nie mają praw. Teraz pies ma prawo, teraz kot ma prawo. A moher powie, o, bo to krowa, tu papież ważny. Nie. I papież też do więzienia pójdzie i ksiądz też pójdzie do więzienia za pedofilię w kościele. No, siedzą w kościele na mszach i takie rzeczy. No, pójdzie do więzienia. Teraz nie ma już takiej ochrony, wiecie Państwo. Była. Teraz ochrona jest nad osobą niepełnosprawną, na wózku inwalidzkim, inwalidka, inwalida, motyl, nawet słyszałam, że za zabicie motyla to można 2 lata w więzieniu siedzieć. Tak. No, zbadać grup, prawda? Czyli
wypływam, staram się wrócić, potem sobie rozpoczynam swój marsz wzdłuż brzegu, prawda? Nie pływam. Tak, radio kończy. No tutaj w Warszawie jest, gdzie pływać, bo Wisła szeroka. Duże, szeroka Wisła. I że ja poznam trudność w płynięciu, no troszeczkę skracam, ale też nie za bardzo to odległo do brzegu, dlatego że w tym miejscu, gdzie jest duże falowanie, to się troszeczkę gorzej płynie. Nie mówię źle, bo do falowania, no to się przyzwyczaić, nie? Falowanie nie przeszkadza. Dlatego, że człowiek de facto się urodzi na wodzie, więc ja zawsze jestem na górze, bo ja mam zawsze nad wodą. Ale fale fala mija prądy. To znaczy w tym miejscu, w którym ja pływam, takich prądów od brzegu w kierunku otwartego morza nie zaobserwowałem.